Budujemy Sportowy Kraków, Anna Kozińska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na nasze już 12 spotkanie. Czas leci szybko, niedługo koniec roku, więc możemy zrobić małe podsumowanie. Niedługo grudzień, a jak wiemy, na początku miesiąca wszystkie grzeczne dzieci odwiedzi Święty Mikołaj. My ze sprawdzonego źródła wiemy też, że zawita do hali stulecia Krakowi, więc warto śledzić wszystkie istotne informacje na stronie Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tak było rok temu. W tym zapowiada się równie atrakcyjnie. Grzeczne dzieci, a właściwie ich rodzice, powinni już śledzić stronę Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Niedługo startują zapisy. W czwartek, 25 listopada, ruszają zapisy na fantastyczne wydarzenie, dedykowane właśnie tym najmłodszym, Mikołajki na sportowo. To jest limit 100 uczestników, także proszę się spieszyć, będą atrakcje, będzie taki to bezpłatny trening ogólnorozwojowy. Dla wszystkich dzielnie trenujących będą upominki mikołajkowe. Spotkanie z Mikołajem to nie tylko prezenty. Ostatnio o atrakcje zadbali trenerzy AZS-u AWF Masters, którzy z Zarządem Infrastruktury Sportowej współpracują z powodzeniem już od wielu lat. Teraz będzie podobnie. Więc na pewno będą stacje. Staramy się dopasować tak każdą z nich, aby miało trochę inny charakter. Skocznościowy, szybkościowy, jakiś rzutny, trochę koordynacyjny, no i też biegowy. I myślę, że każdy znajdzie na stacji dla siebie coś fajnego. Pamiętam, jak sama byłam dzieckiem i czekałam na Mikołaja, cieszyłam się, że on już nadchodzi i byłam grzeczna i pisałam listy, więc myślę, że wszystkie dzieci, które zapraszamy, a to są dzieci od 5 do 12 roku życia, również czekają na tego Mikołaja. W związku z tym, żeby ich zachęcać do dalszej aktywności fizycznej i podkreślić, że to jest za tą ich cierpliwość, za to, że chcieli chodzić, za tą systematyczność, myślę, że taki projekt warto powtarzać. W tamtym roku pierwszy raz był zorganizowany, bardzo licznie i duże było zainteresowanie. I pomyśleliśmy, że w tym roku również będzie to miły akcent dla naszych najmłodszych. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie dba z powodzeniem o formę mieszkańców. Na tej liście nie brakuje też propozycji dla dzieci. Od dawna wiadomo, że sport i aktywny tryb życia zapewniają nie tylko zdrowie fizyczne, ale też psychiczne. Po tak trudnych doświadczeniach jak zdalna nauka, dzieci i młodzież mogą korzystać w ramach kampanii Połączmy się na sport nowo z wielu treningowych atrakcji. Zachęcamy cały czas do ruchu, do aktywności. Wydaje nam się, że to jest taka nasza misja społeczna, misja Zarządu Infrastruktury Sportowej. No po to jesteśmy, żeby właśnie dla mieszkańców i starszych, i młodszych w każdym wieku proponować coś ciekawego, aktywnego i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również mieszkańcy chętnie skorzystają z naszych propozycji. Takie zajęcia ogólnorozwojowe, znowu pod kątem rozruszania tych dzieci, sprawnościowych trochę takich ćwiczeń, no i biegowych również, spowodują, że dziecko się będzie czuło lepiej, też ta odporności trochę nabędzie, no bo jednak lekki wysiłek również wzmacnia układ immunologiczny, dzieci są bardziej uśmiechnięte. O formę fizyczną młodzież może dbać przez cały rok. Tutaj nie ma sezonowości, a konsekwencja i dobre nawyki są niezwykle istotne. W ramach akcji Trenuj w Krakowie dzieci wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w cyklicznych treningach ogólnorozwojowych. Chętnych jest sporo, świadczy o tym frekwencja i szybko wyczerpujący się limit miejsc. Podczas lekkoatletycznego Dnia Dziecka organizowanego na stadionie WKS-u Wawel wystarczyła niecała doba, by wypełnić zgłoszenia. Setka dzieci rywalizowała w 5 konkurencjach. Akcje treningowe to jedno. Ważne, że w Krakowie z roku na rok jest coraz więcej miejsc, w których młodzież może uprawiać ulubione dyscypliny albo w ramach zajęć szkolnych, albo po lekcjach. W 2021 roku dzięki działalności Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie oddano 5 boisk przyszkolnych. Kolejne inwestycje są w planach, inne czekają na odbiór. Rok 2021 był kolejnym dobrym rokiem, jeżeli chodzi o inwestycje, które miały na celu poprawę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla dzieci i dla młodzieży. To kolejny rok realizacji programu rewitalizacji boisk przyszkolnych. Przypomnę, że od niemal dekady w Krakowie powstało już około 100 kompleksów sportowych, w ramach których wbudowaliśmy niemal 300 boisk sportowych. W tym roku dołożyliśmy realizację 5 kolejnych tego typu obiektów. Kraków zyskał też nowe baseny. Frekwencja na pływalniach jest imponująca. Jeden z nich to basen przyszkolny, basen na osiedlu drugiego pułku lotniczego. Jest to obiekt, który pokazuje, jak tego typu inwestycje są ważne i potrzebne. Obecnie z basenu korzysta nie tylko społeczność szkoły nr 155, ale także w ramach porozumienia uczniowie 13 innych placówek edukacyjnych.
Daje to liczbę 9500 uczniów, którzy miesięcznie korzystają z basenu w ramach lekcji pływania. Do tego dochodzą jeszcze wynajmy komercyjne, indywidualne wejścia, więc pokazuje to skalę, jak bardzo ten obiekt jest wykorzystywany i jak bardzo takie inwestycje są potrzebne.